bo piłka jest mała, to chociaż popis musi być duży. No dobra. Nie przyczyniony jestem do wpisania numer 25. A skąd ten numer 25? Jak to się stało? Dlaczego? Żebym ja wiedział. Był wolny 13-25 i coś jeszcze, mówię, to będą 25. Co, dużego wyboru nie było. A potem mi ktoś powiedział, że mam 25 lat, więc może dlatego. Ja mówię, okej, to dlatego. Biorę piłeczki. Czy ty wiesz o tym, że wycofano w ogóle koszulki Wojciecha Szczęsnego ze sklepów Nike Rome? Dlatego, że tak się dobrze sprzedawały? No właśnie nie wiem dlaczego, ty mi powiedz. Nie mam pojęcia, bo to dopiero się od ciebie dowiedziałem, że... A wiesz, że nie ma koszulek? Znaczy teraz już wiem od ciebie. Nie próbowałeś nigdy kupować w tej Roma Store? Nie, no ja mam za darmo. Nie, problem jest taki, że dowiedziałem się w sklepie, że w ogóle nie wolno. Nike w ogóle nie sprzedaje koszulek bramkarzy. A może dlatego, że negocjujemy kontrakt nowy i... Taką mają politykę, że nie sprzedają. I nie ma. Więc... Jak wygramy Scudetto w tym roku, to myślę, że zmienią tą politykę. Jaki poproszę ładnie. Wiesz co zrobiliśmy? Zrobiliśmy sztuczną koszulkę Wojciecha Szczęsnego. Zobacz. To... Ładna? To powiem ci, że chętnie bym w takiej grał, słuchaj. Słuchaj, prawda? No to są takie, myśleliśmy, że to jest taka jak twoja, ale... Bardzo podobno, ja mam taką szarą jedną. Słuchaj, będziemy chcieli, żebyś nam to podpisał. Przepraszam, się ładuje w kamerę. Ale wiesz co, ja bym raczej uważał. Przepraszam. Gdzie to możemy położyć? O, tu wciśniemy te bieleczki. Dobra. Dobra, trzymaj się. Wojtek, to ty potrzymaj. Z tyłu? Z tyłu, tutaj gdzieś taki jak największy podpis musi być. Proszę bardzo. No bardzo fajnie. Jak to zawsze mówi lewy, mój znak dolara. Znak dolara to jest? Tak, lewy stwierdzi, że to wygląda jak znak dolara. Znak dolara. Dobra. Mi tylko jedno w głowie. A ty Wojtek, no dobra, tak gadało o tej kasie, to w co inwestujesz, powiedz? Wiesz co, no ja lubię nieruchomości kupować po prostu, ale też... Gdzie, w jakich krajach? To u siebie w Londynie, w Warszawie mam parę, w Londynie mam parę, w Rzymie jeszcze nie mam, bo tutaj wynajmuję akurat, ale... Grasz na giełdzie? Nie, ale też nie robię tego do końca, chodź na górę tutaj, wjedziemy sobie tam, usiądziemy. Też nie robię tego do końca jako inwestycję, tylko kupuję to dla siebie po prostu, używam, a potem jak już kupuję coś nowego, tam chyba, co? Czy gdzie? Tam mamy krzesełko, usiądziemy sobie. Czy chcesz na górę? Nie, jest dobrze. Kupuję to dla siebie zawsze. Potem jak mi się znudzi i kupuję coś nowego, to po prostu tam to kolejną wynajmuję i kredyt się sam spłaca. Dzień dobry, witamy Państwa w cyklu Face to Face. Dzisiaj naszym gościem Wojciech Szczęsny. Jesteśmy w Rzymie, u Wojciecha w takim dużym apartamencie. Wojtek, to Twoje mieszkanie? Nie, wynajmuję. To jest akurat jedyne mieszkanie w życiu, które wynajmuję. Fajnie. Basenik. Myślę, że ludzie tak sobie wyobrażają w ogóle życie piłkarza. Jak myślisz? Ja myślę, że ludzie sobie wyobrażają życie piłkarza troszkę bardziej kolorowo niż jest w rzeczywistości. Bo wiesz, ktoś obejrzy sobie właśnie ten wywiad, zobaczy, kurde, basenik na dachu, kolorowe życie, a tak naprawdę ja w tym mieszkaniu jestem 30% czasu, reszta na walizkach, w hotelach, w samolotach i tak dalej. Także wcale nie jest to tak, że siedzę sobie codziennie i kąpię się w basenie. Wojtek, jak przyjechałeś do Rzymu, to tutaj zrobiło się trochę ciasno, co? Wiesz, co mam na myśli? Nie. Osobowości, trochę ciasno od osobowości. Szczęsny, Boniek, papież. Ciasno trochę. Wiesz co, nie mogę tak. Nie mogę. Cięcie. Najważniejszy jest dobry początek wywiadu. Miałem to przygotowane, przyznam się. Okej, dobra, jeszcze raz. Pytanie błędne. Wiesz co, ja nie widziałem jeszcze prezesa Bońka. Ja go widzę tylko w Warszawie, kiedy jest na kadrze. W Rzymie się jeszcze nie spotkaliśmy. A to wyjaśnij, także... jakiś był jego wpływ na twój transfer do Romy? W ogóle, nie mam nic z tym wspólnego. Ani się nie konsultowałem z nim, ani nie było jakiegoś polecenia. Także... A z kim się konsultowałeś w ogóle, kiedy... Tylko z Wengerem i ze swoim menadżerem.
jest swoją kobietą. Ale... Czyli jest ktoś, kogo się słuchasz. To dobrze to o tym wiedzieć. Wydawało mi się, że nie ma nikogo. Czasami są jakieś. Jeszcze mamy się słucham czasami. Dla mamy jestem dobrym chłopcem. Powiedz jeszcze trochę o tym Rzymie, o swoim miejscu w życiu. Jaki to jest moment dla ciebie? Wszystko nowy. Bardzo nowy. Nowe doświadczenie. Wiesz, od 9 lat ponad byłem w Arsenalu i żyłem w takim troszkę przekonaniu, że to jest już, to jest moja kariera, tak? Czyli Arsenal, dom, przyjaciele i tak dalej. Bo to warto powiedzieć, że ty zawsze dom, to mówisz Arsenal, Londyn. Tak, no Arsenal, Londyn. Jakby Londyn traktuję jako swoje miasto. Więc wiesz, żyłem w takim troszkę, w takiej bańce mydlanej troszkę, która jest bardzo fajna i bardzo wygodna. Ale jakby no, wiadomo, że kariera piłkarza jest taka, że wszystko może się zmienić z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i tak było ze mną, więc potraktowałem to jako jakoś nowe wyzwanie, nowe doświadczenie i możliwość nauczenia się czegoś. Ale też przede wszystkim szansę na grę, prawda? Bo nie przyjechałem do Rzymu po to, żeby mieć fajną pogodę, fajne mieszkanie i fajny styl życia, tylko po to, żeby grać i grać na jak najwyższym poziomie. No dobra, to powiedz, jak to się załatwia, że przychodzisz, tu jest bramkarz o uznanej klasie, renomie, jest już jakąś historią klubu, Morgan de Sanctis. Skąd wiedziałeś, że będziesz bramkarzem numer 1? To się wpisuje w kontrakt? Nie wiedziałem. Jaką miałeś gwarancję gry? Nie miałem żadnej. Nie miałem żadnej, ale nie miałem też... Na pewno miałem większą gwarancję gry tutaj niż w Arsenal Londyn, tak? Wiadomo, że w momencie, kiedy Czech podpisał kontrakt, zdawałem sobie sprawę, że nie kupuje się jednego z najlepszych bramkarzy na świecie po to, żeby siedział na ławce, a grał Szczęsny, który dopiero co zagrał najgorszy sezon w swojej karierze. Więc... Jak ktoś ci to powiedział wprost? Czy... Nie jestem też głupi, wiesz, ja wierzę w siebie, ale potrafię też racjonalnie myśleć. I wiesz, przyszedł czas na decyzję dorosłą, poza tą bańką, o której mówiłem. I wydawało mi się, że była to całkiem prosta decyzja, wiesz, też bardzo rzadko ma się okazję pójść na wypożyczenie do klubu, który gra w Lidze Mistrzów, który walczy o mistrzostwo kraju w bardzo, bardzo silnej lidze. Na ogół to są średnie kluby angielskie albo dobre kluby Championship, tak? A ja dostałem taką okazję, przedyskutowałem ją tego samego dnia z Arsenem Wengerem i stwierdziliśmy, że tak będzie najlepiej. Od którego momentu wiedziałeś już, że trzeba będzie wyjeżdżać z Londynu? Bo nie wiem, czy to był przypadek, ale... Wydaje mi się, że z pół roku wcześniej byłeś w Rzymie, umieściłeś jakieś zdjęcie. Kiedy ja byłem w Rzymie, to jeszcze grałem i grałem całkiem nieźle akurat wtedy, więc to nie miało nic wspólnego z tym. Wiedziałem w momencie, szczerze, na dzień przed, nie podpisaniem umowy, ale przed słowną umową z Walterem Sabatinim, czyli chyba 3-4 dni przed podpisaniem kontraktu. Szczerze, nawet kiedy przed Czech chciałem na początku zostać, walczyć o swoje miejsce w bramce, ale przeprowadziłem rozmowę z Wengerem, który powiedział jasno, jak wygląda sytuacja. Też widziałem na treningach, że nie jest to bramkarz, który szybko swoje miejsce w bramce odda. I kiedy przyszła ta okazja, to jak najszybciej ją przedyskutowaliśmy i wtedy dopiero jakby stwierdziłem, że chyba to będzie najlepsza decyzja. Wojtek, Rzym to jest takie miejsce, gdzie ja mam takie wrażenie, zalogowałeś się znowu do dużego futbolu, bo przez chwilę cię nie było. Tak, zdecydowanie. No, pół roku, na szczęście poszczęściło mi się tak, że to tylko pół roku poza tą grą, tak? Bo w styczniu straciłem miejsce w bramce, 5 miesięcy siedziałem na ławce, a po wakacjach już przyjechałem tutaj, więc o tyle dobrze, że nie było to półtora roku, dwa lata, czasami tak bywa i niekoniecznie z braku ambicji danego zawodnika, tylko z kluby niechętnie puszczają swoich zawodników, po to podpisuje się kontrakt z kimś na długie lata, żeby grał dla twojego klubu. Jeśli nie może grać, to musi stanowić o sile zespołu na ławce, tak?
więc poszczęściło mi się. I jakby czułem, że to jest moja okazja rzeczywiście, żeby wrócić na ten wysoki poziom. Ja też wiedziałem, że to nie będzie tak, że przyjdę i od pierwszego momentu będę gwiazdą Romy i będą mnie witały miliony fanów na lotnisku, tylko... Ale prawie tak było, bo od razu mecz z Juventusem na dzień dobry i on dobrze wyszedł. Wiesz co, generalnie bardzo dobrze mi się grało już w meczach towarzyskich. Potem ligę zacząłem też bardzo mocno. Bodajże chyba w dwóch meczach byłem w 11 kolejki, w pierwszych dwóch meczach. I grało mi się bardzo dobrze. No i potem przyszła ta kontuzja, tak? Ale jakby ja wiedziałem, że niemożliwe jest po pół roku nie grania w piłkę, bo umówmy się, 5 meczów w pucharze, wprawdzie 5 wygranych chciałem zauważyć w Arsenalu. Ciężko jest wrócić i od razu być na równym, najwyższym poziomie. Wiedziałem, że to zajmie trochę czasu, ale nawet jeśli miałoby mi to zająć cały rok, żeby wrócić na wysoki poziom i walczyć o miejsce w ramce Arsenalu, na pewno byłoby to dla mnie lepsze niż przez rok siedzenie na ławce i oglądanie Petra Czecha. Bo ty nie jesteś takim typem, który spokojnie siedzi na ławce rezerwowych i się nie irytuje, nie wkurza, tylko czeka na swoją szansę. Wiesz co, ja myślę, że nikt... Umieć być rezerwowym? Ja uważam, że jak najbardziej. W reprezentacji Polski zapytaj trenera Nawałki, czy ma ze mną problemy. Przeprowadził ze mną rozmowę, kiedy straciłem miejsce w Arsenalu. Łukasz zaczął grać i nie było ze mną najmniejszego problemu. Wcześniej Artur w poprzednich relacjach też bronił. Też nie byłem zadowolony. Ja nie lubię siedzieć na ławce, ale taka jest rola piłkarza. Czasami się gra i gra się dobrze, czasami gra się i gra się słabo, a czasami się nie gra. Ale wydaje mi się, że jakby w tym wieku, w którym jestem, kiedy mam okazję, żeby grać w tak wielkim klubie, jakim jest AS Roma, to siedzenie na ławce w Arsenalu, pomimo mojego wielkiego sentymentu do tego klubu, po prostu nie miałoby sensu. Więc wydaje mi się, że była to najlepsza decyzja nie tylko dla mnie, ale też dla Arsenalu. A powiedz, te pół roku trochę Cię nauczyło pokory, czy nie? Nie wiem czemu. Nie wiem czemu miałbyś mnie nauczyć pokory. Ja mam w sobie dużo pokory, mogę jej nie pokazywać. Właśnie chyba tak myślę, że tak jest, że Ty tej pokory nie pokazujesz. Że wydaje się ludziom, jak się obserwują z zewnątrz, że Ty jesteś silną osobowością i Ty się nikomu nie będziesz kłaniał i przejdziesz do przodu. To odpowiada, wiesz. Wolę, żeby ludzie, wiesz... Bali się mnie z daleka. Nie, ja mam w sobie dużo pokory. Ja wiesz, ja wiem, kiedy popełniam błędy, potrafię się do nich przyznać i do błędów na boisku i poza boiskiem. Nie miałem trenera, który miałby ze mną kiedykolwiek jakikolwiek problem. Możesz zapytać Arsena Wengera, który ze mną od 9 lat pracuje. Wiesz, ja jakieś tam popełniałem błędy młodzieńcze, czasami zwane troszkę może brakiem doświadczenia, profesjonalizmu, ale w życiu nie było ze mną problemów, jeśli chodzi o szacunek i okazanie pokory do trenera i do moich kolegów z zespołu, więc to jest taki wizerunek, który troszkę pewnie wziął się z tego, że ludzie chcieliby, żebym był taki jak mój tata. Wiesz, tata też był taki trochę kronomny, raczej nie był spokojny jak... Wiesz, to ja mówię o osobowości typu... Właśnie dlatego mówię, no ja uważam, że jestem dużo spokojniejszym człowiekiem, ale jakby wiesz... tata wysoko postawił poprzeczkę, jeśli chodzi o bycie tym kutliwym. I ludzie chcieliby widzieć takiego młodego, szczęsnego. I taką łatkę mam. Czy mi to przeszkadza? W ogóle mi to nie przeszkadza. Mi się żyje dobrze. Bez względu na to, jaką łatkę się mi przylepię. Dobra, to tutaj w Rzymie czujesz się szczęśliwy, jest w porządku, jest taki okres, kiedy się możesz odbudować i w tobie nie mąci twojego spokoju to, że na przykład trener Garcia powie, że przy golu Garego Medela mogłeś się zachować troszkę nie, lepiej. Nie, poszedłem następnego dnia do biura trenera Garcia i wyjaśniłem z nim, rozmawialiśmy o technicznych aspektach tej bramki. Szczerze, to znaczy, że niekoniecznie musieliśmy się zgadzać, ale... Bo wiesz, jak w Polsce żartowano, że ten mecz się skończył, a ty dalej do tej piłki lecisz jeszcze. No. Tak. Nie trafię. Ciekawie jestem, kto żartował. Ktoś, kto nigdy nie poleciał, no. Ale... Słuchaj, czy ja się mogłem zachować lepiej? Pewnie mogłem się odrobinę zachować lepiej. Czy mogłem to obronić? Moim zdaniem nie. Ale... Miałem rozmowę z trenerem. Ja każdą bramkę analizuję i przy każdej widzę coś, gdzie mógłbym się zachować lepiej.
tutaj może odrobinę inne ustawienie, tutaj przeczytanie sytuacji przy każdej bramce, nawet kiedy piłka ląduje w okienku bramki z 20 metrów. Taka jest jakby moja natura analizy gry. I tak samo było z tą, także bramka jak każda inna.